Zniszczono plakaty wyborcze kandydatki na burmistrza Szczawna-Zdroju Aleksandry Tobis. Sprawa została zgłoszona policji. Być może był to mieszkaniec Szczawna, którego mam nadzieję przekonać do tego, żeby jednak oddał na mnie swój głos, mówi Aleksandra Tobis. Plakaty wyborcze kandydatki na burmistrza Szczawna-Zdroju zostały zniszczone w nocy z 22 na 23 września. Jak tłumaczy Aleksandra Tobis, zdewastowano plakaty przy ulicy Mickiewicza, Słowackiego i Łączyńskiego. Bardzo zasmucona, iż poziom debaty publicznej w Szczawnie osiągnął taki niski poziom. Po prostu po ludzku jest mi przykro z tego powodu. Mimo iż banery innych kandydatów sąsiadujących z moimi nie zostały zniszczone, to głęboko wierzę w to, że liderzy komitetów wyborczych nie mieli z tym nic wspólnego. Tym bardziej, że deklarują na swoich materiałach wyborczych uczciwość. Biorąc też pod uwagę charakter tych zniszczeń, przypuszczam, że sprawcą jest jedna osoba i być może jest to mieszkaniec Szczawna, którego no mam nadzieję przekonać do tego, żeby jednak oddał na mnie swój głos. Jak informuje rzecznik wałbrzyskiej policji Marcin Świeży, funkcjonariusze przyjęli już zgłoszenie w tej sprawie i prowadzą czynności w celu ustalenia sprawcy. Policja przestrzega, że każdy czyn tego typu będzie surowo karany. Z informacji, które uzyskaliśmy od Aleksandry Tobis, wynika, że nie będzie ona wymieniała zniszczonych plakatów wyborczych. Pieniądze, które mogłaby przeznaczyć na ten cel, zdecydowała się przekazać na rzecz odbudowy zakładu przyrodoleczniczego w Szczawnie-Zdroju.